Ostatnie pytanie, festiwal przebojów weselnych. Na weselach zawsze leje się wódka. Co robisz, jak ci się kończy wszywka? Bo wiedziałem, że tu dostałeś alkohol i powiedziałeś, jak się skończy wszywka, to wypiję. Jak mówię, to zabrzmi, żeby koledzy tego nie słyszeli. Hmm? Ale ja generalnie chciałbym, żeby ta wszywka trwała wiecznie. Ja po prostu kocham alkohol. I jak się wszywka kończy, no to daję tak 2-3 dni, czasami tydzień. Ale nie od rana do wieczora, tylko tak bardzo rozsądnie, aż moja żona mówi: stary, weź się napij raz, a porządnie po prostu i daj spokój i wołaj tego krawca. Ale to już chyba nie te czasy, ja odkryłem życie bez wódki, no i dobrze mi z tym. Czyli jak cię kończy, to bierzesz alkohol, pijesz, później się zaszywasz po raz kolejny. Ja mam non-stop wszywkę praktycznie. A jak wyglądają takie imprezy po? Normalnie. Tam słuchasz, słuchaj, ja mam taki organizm, jak chłopie. Michał Wiśniewski, no. Ja wiem, jaki ty masz organizm. Moi znajomi porządny. Wiedzą, że mogę wypić bardzo dużo. Nie mam łazika, nigdzie nie łażę. Jestem domatorem. Najlepiej się mi pije z samym sobą. Bo ja się zawsze ze sobą zgadzam, nie kłócę. Także generalnie muszę ci powiedzieć, że ten temat już jest tematem rzeką, ale zyskałem nowe życie bez alko, także A jak fajnie. Na ciebie alkohol działał? Byłeś kłótliwy czy towarzyski? Zapytaj wszystkich, co mnie znają po alkoholu. Raczej kłótliwy nie byłem. Ja cię dopiero poznałem, jak już przestałeś. Ja jestem taki misiek, którego napije się i pójdzie spać.